Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Oferujemy szeroki wybór kostki szlachetnej w cenie już od 45 zł za metr kwadratowy. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Piątek, 3 czerwca, Agnieszka Gierz, dzień dobry, czas na magazyn miejski. Dokładnie od godziny i 15 minut dwa odcinki Śródmiejskiej i Złotej przekształciły się w deptak. Auta nie mają już prawa tu wjechać ani zaparkować. Jak na te zmiany reagują Kaliszanie? Zobaczmy. Od dzisiejszego przedpołudnia na odcinkach Śródmiejskiej i Złotej, które łączą się z głównym rynkiem, trwały prace porządkowe. Miejsca parkingowe zostały otoczone taśmą i pachołkami. Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zamiatali i usuwali przebijającą się przez nawierzchnię chodników zieleń. Na ulicy Złotej zamalowywano na szaro białe pasy wyznaczające miejsca parkingowe. Zgodnie z decyzją władz Kalisza od piątku, 3 czerwca od godziny 16 ulica Śródmiejska na odcinku od Franciszkańskiej do Złotej i ulica Złota na odcinku od Śródmiejskiej do Targowej staną się deptakami. Obowiązywać tu będzie zakaz ruchu. W przeszłość odchodzą również miejsca postojowe na tych odcinkach. Z obu ulic zniknie ich łącznie 40. W zamian pojawił się nowy parking przy ulicy Stawiszyńskiej naprzeciwko Kościoła Jezuitów. Co o tej zmianie sądzą Kaliszanie? Ja na razie nic nie widzę. Tutaj jest tych zmian. No, o, tutaj, jest w tą tylko, stronę. Nie no, będzie tak, można tak, tu parkować. To jest zablokowane na razie tylko, nie? Nie ma gdzie stanąć, no po prostu. A nie wiadomo nigdzie, gdzie się zatrzymać teraz. Wszędzie zablokowane. Tam na parkingu nie ma miejsca, tutaj nie ma i to w koła jeżdżą, wszyscy w koło i nie ma nigdzie stanąć. Czyli problem będzie trochę? No to, jak tutaj nie będzie gdzie stanąć, no tutaj jest główne miejsca, sklepy i to wszystko i nie powinno się będzie stanąć, nie? Podoba się Pani odcinek Śródmiejskiej bez samochodów, bo dzisiaj zamienia się w deptak? Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie tego, ponieważ wydaje mi się, że tutaj handel już całkowicie wtedy zniknie. Będzie raczej to już, bo tutaj jednak ludzie mają możliwość dojazdu, także jest o tyle łatwiej, prawda? Jak Pani ocenia ten pomysł? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo wie Pani co, tu i się chodzi do banku. Tu się wszystko załatwia, na tej ulicy też dużo, a tych samochodów, ani parkingu, ani nic, nie ma gdzie wjechać. Super, dla mnie to jest super. No dla porządku i może miasta to nawet nieźle, ale połowa sklepów, co ci ludzie będą robić, pozamykane i raczej nie będzie ruchu. No z jednej strony na pewno pozytywnie, z tego względu, że będzie wreszcie tu może i prawdziwy deptak. A z drugiej? A z drugiej strony... No na pewno utrudnienia dla kierowców, którzy tutaj mieszkają, bo będą musieli gdzieś samochody pozostawiać. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Dlaczego? Bo wtedy będą parkować auta tam, gdzie nie powinni, a to będzie właśnie nam problem z dostarczaniem towaru. A z drugiej strony lepiej, bo czasami nie idzie przejechać. Jak pan ocenia te zmiany? No oni sami nie wiedzą, jak się mają. Czyli? No co ci mają ci sklepikarze zrobić? Pozamykać chyba, nie? Uważa pan, że klienci no, nie będą przychodzić do nich teraz? No, gdzie te samochody mają zostawiać? Tu dużo ze wsi przecież przyjeżdża, nie? No nie wiem, jak to będzie w końcu. No nie wiem, czy to może jest jakiś eksperyment, czy co? Samorząd w wielu kwestiach dotyczących rewitalizacji miasta przeprowadza wnikliwe konsultacje społeczne. Na ten temat nie dano jednak Kaliszanom się szeroko wypowiedzieć. Przeciwko deptakom protestują właściciele sklepów znajdujących się przy tych fragmentach ulic. Handlowcy uważają, że ta zmiana dobije ich biznesy. Pod protestem zebrali już około 600 podpisów. Gdybyśmy się na to nie odważyli, nigdy byśmy się tego nie dowiedzieli. Zatem, tak jak powiedziałem, no, to są trudne decyzje. Ale po to mieszkańcy wybierają władzę, żeby potem mogły liczyć na to, że te decyzje będą podejmowane. A no cóż, wszystkich zadowolić się nie da, zatem ja liczę na cierpliwość.
Dostawy towarów do znajdujących się tam sklepów, restauracji i firm będą mogły odbywać się tylko w godzinach od 6 do 10 i od 18 do 19. Ograniczenia nie będą dotyczyły pojazdów uprzywilejowanych, a mieszkańcy, żeby dostać się do swoich posesji, będą potrzebowali specjalnego zezwolenia. I zostajemy w Śródmieściu, a tu policjanci znaleźli 258 doniczek z roślinami w różnych fazach wzrostu, specjalistyczne lampy, nawilżacz, aparaturę nagrzewającą, a także różnego rodzaju nawozy i odżywki. 27-letni mężczyzna w mieszkaniu w centrum Kalisza stworzył profesjonalną plantację marihuany. 30 maja kaliscy kryminalni wkroczyli do jednego z mieszkań w centrum Kalisza. Wynajmujący lokal 27-latek był kompletnie zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Podczas przeszukania mieszkania policjanci odkryli specjalny pokój przygotowany do uprawy konopi indyjskich. Profesjonalne przygotowane pomieszczenie było wentylowane i nawilżane. Wewnątrz znajdowało się 258 doniczek z roślinami w różnych fazach wzrostu. Po przeliczeniu na gotowy produkt dało to ponad 5 kg suszu roślinnego. Dodatkowo w mieszkaniu zabezpieczono m.in. specjalistyczne lampy, nawilżacz, aparaturę nagrzewającą, a także różnego rodzaju nawozy i odżywki. Policjanci zatrzymali przebywającego w mieszkaniu mężczyznę. 27-latek usłyszał zarzut uprawy mogącej dostarczyć znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to kwota ponad 220 tysięcy złotych. Przez 7 miesięcy korzystali z oferty aż 20 sekcji tematycznych. Uczyli się i rozwijali, chociaż najmłodsi z nich mają 55 lat, a najstarsi 84. Dla wielu z nich był to już kolejny rok akademicki, ale jednocześnie bardzo wyjątkowy, bo poświęcony jubileuszowi 10-lecia uczelni. Podczas wczorajszej uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia osobom, które szczególnie przysłużyły się uniwersytetowi. Uczyli się języków obcych, zgłębiali historię regionu, dbali o tężyznę fizyczną, a przede wszystkim wspólnie i aktywnie spędzali czas. Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku minęło właśnie 7 miesięcy nauki. Wielu z nich uczestniczy w zajęciach właśnie od 10 lat i jak twierdzi, nie nudzi się i nudzić nie będzie. Sekcje były dość obszerne i bardzo było przyjemnie. Atmosfera wspaniała. Przede wszystkim dyrekcja dba o to, żeby było jak najprzyjemniej, najweselej. No i doświadczenia, mamy duże doświadczenia, wzajemnie sobie wymieniamy te doświadczenia, dużo się uczymy, no i dużo korzystamy. To jest to, no po prostu wyjście z domu, spotkania z ludźmi, dużo wiadomości, bo mamy wykłady bardzo ciekawe, także polecam, seniorom polecam, 50+ i Uniwersytet Trzeciego Wieku, tylko i wyłącznie. Mówisz od początku do końca, cały czas jestem uczestnikiem i obchodzę 10-lecie. Także jestem wierny tej uczelni, która przez te 10 lat bardzo się rozwinęła. Przede wszystkim przybyło słuchaczy. Teraz jest ich ponad 400. Od razu na otwarciu było 292 osoby, 272 osoby. Mężczyzn było niewiele, chyba 14, może 15. Tak. To jest sukces. No, należy się cieszyć i rozwijać jak najdalej, bo to jest takie zaabsorbowanie ludzi z trzeciego wieku, które mogą młodszym pokoleniom coś jeszcze przekazać. Zmieniło się również lokum z piwnicy na osiedlu Korczak na duże biuro przy ulicy Targowej. Rok ten był bardzo owocny, bo zaczęliśmy w nowej szkole zajęcia, gdzie odbywają się wszystkie, począwszy od języków, skończywszy na gimnastyce. Jest to szkoła na ulicy Wąskiej. Natomiast jeśli chodzi o lokum, też dostaliśmy nowe pomieszczenie. Mamy teraz piękne biuro, możemy też spotykać się w tym biurze, bo jest to już pomieszczenie takie 80-metrowe i tam będą prawdopodobnie też niektóre zajęcia. A na zajęcia w przyszłym roku akademickim zapisać może się każdy senior z Kalisza. Składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie. Od wczoraj w witrynach sklepowych przy głównym rynku zobaczymy nie tylko ubrania, buty czy produkty cukiernicze, ale i zdjęcia Kalisza. To za sprawą studentów Kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Trzecia edycja wystawy dotyczy archeologii miasta. Przy głównym rynku w 18 witrynach sklepowych pojawiły się wczoraj fotografie studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Wszystkie fotografie dotyczą jednego tematu – archeologii miasta, ale każdy ze studentów miał na niego inny pomysł. Mnie inspirował znak. Znak, którego jest wszędzie dużo. W mieście praktycznie bez znaku nie możemy się poruszać. I ten znak
jest w różnych nagromadzeniach. Chciałam spróbować znaleźć takie miejsca, w których tych znaków jest na tyle dużo, że naprawdę możemy się w nich pogubić. I udało mi się właśnie to w tych zdjęciach odnaleźć. Ja postanowiłam pójść bardziej w stronę natury, aniżeli industrialnych części Kalisza. Tematem moich prac jest to, jaki wpływ ma działalność człowieka na naturę oraz wręcz przeciwnie, w jaki sposób natura potrafi zniszczyć działalność człowieka. Widzimy stary dom, który jest pochłaniany tak naprawdę przez te drzewa. Chaszcze, które uniemożliwiają wejście na teren posesji. Archeologia jako słowo, nam się to kojarzy bardziej z wydobywaniem reliktów przeszłości, z wygrzebywaniem to z powierzchni ziemi, tak, z ziemi, spod piachu. Ja natomiast chciałem wyjść trochę wyżej, ponad tą linię gleby, po prostu dlatego postanowiłem pokazać architekturę, jej zdezalowanie, jej zniszczenie. Tak jak na zdjęciach to widać, pewną integrację też z technologią, która już też na niej widać trochę tego zębu czasu. Dla studentów jest to okazja do zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności, a nie tylko w ramach zajęć. Kalisz jest pięknym, starym miastem. Tu jest rzeczywista archeologia, ale też taka archeologia codzienna. Coś jest napisane, coś zamazane, coś dostrzegają. Oni się uczą obserwować, uczą się takiego reportażowego poszukiwania atrakcyjnych elementów do fotografii. Także przy okazji takiego tematu uczą się bardzo wiele. Wystawę od momentu jej otwarcia można podziwiać przez 3 dni, o każdej porze dnia i nocy. You Don't Love Me to tytuł debiutanckiego singla pochodzącego z Zagorzyna wokalisty Piotra Porady, którego znamy z telewizyjnych show Must Be The Music oraz Szansa na sukces. Teledysk do singla został zrealizowany w hiszpańskiej Andaluzji. I'm more than 20, but I know who I am. Don't tell me more lies, they won't change my way. Piotr stworzył swój debiutancki singiel zupełnie sam od początku do końca. Zarwał nad nim niejedną noc, jednak jak sam podkreśla, bardzo zależy mu, by jego twórczość była w 100% autorska. Muzyka autorska to jest podstawa każdego wokalisty i muzyka. Jeżeli ktoś ma swoje utwory, to może ruszyć z tym na szeroką wodę i dotrzeć do większego grona odbiorców. I właśnie na tym staram się skupić. Utwór You Don't Love Me opowiada o niespełnionej miłości i wyzwoleniu z niej. To przyznanie się przed samym sobą, że pewien etap w życiu się skończył i należy go zamknąć. Mówi również o nowym spojrzeniu w przyszłość i wyznaczeniu sobie nowych celów. But I know you don't care. Every time you knew that I was lonely, you just walked away. Teledysk do singla został zrealizowany w 4 andaluzyjskich miastach: Malladze, Torremolinos, Ronda oraz Mijas. Nad przebiegiem całego procesu tworzenia czuwała menadżer Piotra Anna Kowalkiewicz-Oliny z kaliskiego studia Piano Song. Teraz Piotr jest wspaniałym wokalistą. Zawsze był bardzo uzdolniony muzycznie, bardzo wrażliwy i zawsze chciałam, żeby coś uzyskał w przyszłości. Chórki do kompozycji nagrała znana z The Voice of Poland kaliszanka Ewelina Łuszczek. Teraz Piotr powoli zacznie pracować nad płytą, a singiel You Don't Love Me daje mu dużą motywację do pracy. Wiele wydarzeń artystycznych i sportowych czeka na Kaliszan w pierwszy czerwcowy weekend. Oczywiście nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Cały czas świętujemy przecież Dzień Dziecka. Od piątku do niedzieli w Szałem rywalizować będą windsurferzy z całej Polski, a także zawodnicy z zagranicy. Wzorem lat ubiegłych uczniowski jacht klub sportowy Szturwał Kalisz organizuje międzynarodowe regaty windsurfingowe Major of Kalisz Cup 2016. W sobotę i niedzielę rywalizacja toczyć się będzie od 10 do 16. W sumie planowane jest rozegranie 11 wyścigów. Dodatkowo w niedzielę od 15 odbędą się 5. otwarte Mistrzostwa Kalisza w pływaniu na byle czem. A sobota to przede wszystkim Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka. Impreza w Szałem rozpocznie się o godzinie 12. Na Milusińskich czekają m.in. pokazy lotników oraz służb mundurowych. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Disco Polo, Diadem i Make. Atrakcje dla dzieci przygotowano także w Parku Miejskim. Do domku parkowego zaprasza Rada Osiedle Śródmieście 1. W programie zaplanowano m.in. gry i zabawy sportowe. Impreza rozpocznie się o godzinie 11 przy kawiarence domku parkowego i potrwa do 15.
W sobotę powraca także Targ Staroci i Rzemiosła na skwer Rozmarek. Targ z przedmiotami z duszą będzie działał co drugi weekend, a swój debiut zaliczy już w sobotę. W godzinach od 10 do 16 będzie można oglądać i kupić antyki i rękodzieła. Powiat Kaliski jest zainteresowany przejęciem PKS-u, jednak pod jednym warunkiem. Poprowadzi przedsiębiorstwo wspólnie z miastem i gminami powiatu kaliskiego w ramach współpracy aglomeracyjnej. Więcej na ten temat na portalu faktykaliskie.pl. Kończymy magazyn miejski. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru życzę. Do zobaczenia. Wieczorem pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Termometry wskażą 20 stopni Celsjusza, barometry 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie całkowite, temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian. Jutro przez cały dzień pochmurno, termometry od rana wskażą 18 stopni ciepła, ciśnienie 995 hektopaskali.